od muchów, w których znajdują się dwie nielegalne fermy. W domach za mną mieszkają ludzie. Jedynie 27 metrów od ich domostw znajduje się jedna z nielegalnych chlewni. Horror, jaki przeżywają mieszkańcy zwierzęca, jest nie do opisania. Smród jest. To najwięcej nas dobija ten smród. Bo niby na to ustawy nie ma, ale niech pani nam nie wytłumaczy, jak my mamy żyć. Pranie nie wywiesimy, nic okna nie otworzymy, nikt nas nie chce odwiedzać. Znajomi, rodzina, moje wnuki, moje dzieci, bo jest smród. Dzieci czekają na autobus, wchodzą do autobusu szkolnego. Kierowca mówi, co tak śmierdzi. Dziecko woli do szkoły, jest normalnie prześmiernięte tym smrodem. Jest po prostu tragedia. Luka prawna jest jedna, najważniejsza, że nie ma przepisu od smrodu, bo gdyby był smród jakoś oznakowany w różnych kategoriach ataku tego smrodu czy jego zasięgu, to wtedy byśmy to mogli robić. No w tej chwili wyraźnie każdy mówi, nie ma przepisu od smrodu. Może śmierdzieć i nie możemy nic zrobić. Co ze zdrowiem w takim układzie? Czy nie boi się pani o zdrowie? No wszyscy się boimy. Jest ból głowy, są omdlenia. U was ktokolwiek pracował na fermie? Nie. Tutaj z mieszkańców nie. Raz widziałam jednego pana pracownika, tam 2-3 lata temu, to po prostu weszedł tam. Popracował chwileczkę, wyszedł i wymiotował. Czy ta ferma cokolwiek daje społeczności waszej? Nic nam nie daje. Nerwówkę tylko nam daje i cały czas jeżdżenie, załatwianie wszystkiego, odwoływania, tym bardziej to jest nielegalne. I staramy się, żeby to zostało całkowicie zamknięte. Musimy dojechać, czy do województwa, czy do powiatu, czy do Odmuchowa, to też są też koszta związane. Listy polecone wysyłać. Można na przykład przychodzi zdenerwowany, bo mówi śmierdzi, tu trzeba obiad jeść, okna nie można otworzyć i wtedy w domu, jak to się mówi, zaczyna troszeczkę kłótnia. Tyle chodzimy, tyle załatwiamy, tyle papierków mamy i my dalej nic, mąż mi mówi, nie może zrobić. A co ja mogę zrobić? Czy mieszkańcy? Chodzimy gdzie możemy. Pisma, dwie teczki pism i dalej nic się nie dzieje. I mamy gminę i urzędników, którzy trochę są bezsilni, ponieważ... To znaczy nie tylko gminę, bo i powiat, i województwo, i wszystkie powołane ku temu służby. Bo wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego powiatowy, RDOŚ, regionalny dyrektor ochrony środowiska, wojewódzki sanepid, powiatowy i tak dalej, są w taki, zaczyna się tak zwany ping-pong. Spychanie, spychologia, jedni na drugi. Już nie widzę tutaj zaangażowania żadnego powiatowego lekarza weterynarii. To dla mnie to już jest karygodne i po prostu jest dla mnie niezrozumiałe, bo pan lekarz powiatowy weterynarii i jego służby i jego zastępca, który przyjeżdża, potwierdza nam publicznie w mediach, że jest wszystko okej. Okay. Wystąpiliśmy do jego przełożonych w tej chwili i na tym się skończyło. Myśmy mu jednego roku bydło, ściśle mówiąc krowy, przy mrozie 20 parę stopni czy 30 w śniegu, prawie sztywne, pędziliśmy, osobiście brałem w tym udział, do stodoły z pola, gdzie były zamarznięte w polu, w ogóle nie pojone, nie karmione i zasypane śniegiem. Na gołym betonie w odchodach swoich leżą, raz na jakiś czas przyjadą tam niby, jak już się wiedzą, że jakieś kontrole, bo są wcześniej kontrole zapowiedziane, no to szybciutko się robią porządki. Wielkie mycie, porządki i niby wszystko jest okej. Oni nie przestrzegają przepisów kodeksu drogowego. Oni nie przestrzegają harmonogramów i rozporządzeń i regulaminu wywozu nieczystości. Oni nie przestrzegają niczego. Policja może tylko mandat ileś tam złotych nałożyć i na tym się to kończy. Oni albo płacą, albo nie płacą, albo komornik im ściągnie, albo nie ściągnie. Po roku ulega to przedawnieniu, więc umarzają te mandaty i oni się śmieją. Jest u nas bezkrólewie w tej materii. Proszę sobie wyobrazić, to w dokumentacji jest, że trzy kontrole wykazały, że nie ma zużycia wody. Licznika. Jak nie ma licznika, nie ma pani zużycia wody? Nie ma gnojowicy. Nie ma gnojowicy. No i jak zaczął się protesty mieszkańców, to wtedy ci się wycofali, gościu został na lodzie, nie ma gdzie tego wylewać, dlatego wylewa nocami. W godzinach takich, gdzie ludzie zmierne, nie może ich go zobaczyć, jak nie może osób zadzwonić na policję, on nas pilnuje, a nie my. Córka pana Ciechewicza stwierdziła, że czeka, że była taka rozmowa 2 października, w której wprost stwierdziła, że czeka na to, aż nam się znudzi. Oni powiększą produkcję. Tak. A to, co pani koleżanka ma w rękach, to są badania dotyczące z Maciejowic z października zeszłego roku, kiedy on wylewał niedaleko studni.
przez jedną osobę, my mamy się stąd wyprowadzać? No. To już człowiek się jak tu zakorzenił? Jak to sobie sprzedajcie. No. Mamy sprzedać. No, ale kto nam to kupi? Przyjdzie pani kupi? Tu są za mieszkania, darmo nikt nie będzie chciał przyjść. Myśmy tyle pieniędzy dali, bo to wie pani, jakie to pogroskie mieszkania były. Okna pomijali, drzwi, ludzie podłogi, porobili wszystko, ściany. Każdy ma elegancko zrobione jak w mieście. No ale my mamy przez jedną osobę stąd uciekać? By zamknąć, to najlepsza byłaby decyzja powiatowego inspektora bądź wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, która będzie jednoznacznie określała, że jest zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego. Powiatowy bądź wojewódzki inspektor, w zależności od tego, czy się będzie odwoływał, czy nie, wtedy wszczyna tak zwane postępowanie zastępcze. I wtedy nawet gminę może wskazać do wykonania tych czynności. To ja wtedy wkraczam oficjalnie z naszymi służbami i robimy z tym porządek. Ale jest gotowy to zrobić, jak tak, taka decyzja? Tak. Jestem. Tak, ja muszę, ale ja muszę działać zgodnie z prawem, a nie wbrew temu, co robi ten pan, bo za miesiąc do tego on mnie oskarży, czy ktoś, że ja zrobiłem, że ja popełniłem przestępstwo. W tej chwili nie wiem, co by mogło, wie pani, nam zadziałać. No, my już tak różnie myślimy, ale już media różne były, się zdawało, że już będzie ku końcowi, ale nic się nie dzieje dalej. Nas te pisma w ogóle nie pocieszają, bo nie wierzymy w to, że to się stanie koniec, zamknięcie tego.